Przedstawię Państwu teraz szóstkę podstawowych założeń, na podstawie których powstała suwerenna Polska. Odrzucenie nowego traktatu tworzącego jedno państwo Unia Europejska w miejsce państw narodowych. Nie zgadzamy się na to, na co chce przystać Donald Tusk, opozycja, lewica, pan Hołownia, czyli na federalizację Unii Europejskiej. Jesteśmy za tym, żeby Unia Europejska była wspólnotą suwerennych państw, które po prostu prowadzą własną na przykład politykę zagraniczną. Renegocjacja umowy z Unią Europejską. Dlaczego my mamy być szantażowani na każdym, w każdym właściwie przypadku, kiedy cokolwiek w Polsce się dzieje, to Unia Europejska w tej chwili na bazie mechanizmu warunkowości może powiedzieć, że to jest niepraworządne. Wzmacnianie NATO i tworzenie regionalnego systemu bezpieczeństwa USA, Wielka Brytania, Polska. Są pomysły, które budują armię Unii Europejskiej, która tak naprawdę w wielkiej mierze jest w kontrze do NATO, do Stanów Zjednoczonych. My opowiadamy się za tym, że system bezpieczeństwa ma być oparty o NATO, czyli o naszego głównego sojusznika Stany Zjednoczone. Tworzenie nowego obszaru wolności osobistej, religijnej, gospodarczej na terenach byłej pierwszej RP. Samochody, loty samolotami, mieszkania, ubrania, jedzenie bez absurdalnych ograniczeń, wolność energetyczna bez ETS i szaleństw ekologów. Już dzisiaj przyjęto w Unii Europejskiej przepisy, które wprowadzają ograniczenie możliwości sprzedaży rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku. Rok temu przed biurem europosła Liberackiego z panem wicewojewodą Wagemanem mówiliśmy, że coś takiego będzie. Wówczas w komentarzach w internecie się śmiali, że kto wam ograniczy sam możliwość sprzedaży samochodów. To już jest w tej chwili wprowadzone. Tylko złotówka, obrona możliwości korzystania z gotówki. Nasz koalicjant przystał, całe szczęście, na to, że te ograniczenia w możliwości korzystania z gotówki to jest zły pomysł, który ogranicza tak naprawdę wolność. Stop ideologii gender, szkoła wolna od lewackiej deprawacji. Byliśmy wielkimi zwolennikami propozycji zaproponowanych przez ministra Czarnka i w dalszym ciągu chcemy, żeby te przepisy weszły w życie. Ten cel, z jakim dzisiaj przyjechałem tutaj, to właśnie to, żeby zachęcić jak największe grono mieszkańców tego obszaru do tego, by wstępowali w szeregi suwerennej Polski, by budowali razem z nami struktury. Zapraszamy, bo jesteśmy młodą, nową formacją, która ma bardzo wielu dynamicznych polityków.